Witajcie, to ja Power Girl. Jest dzisiaj niedziela, 24 lipca i urodziny Luny. Mam ją już rok. Nie powiem wam, które dokładnie urodziny, bo nikt nie wie, ile ona ma naprawdę lat, ale można powiedzieć, że jej pierwsze, bo jeden rok jest u nas. Z tego to powodu przygotowałam Q&A. Wy w sumie pomogliście je przygotować, pisaliście pytania. No i przechodzimy do tych pytań. Dobra, pytanie pierwsze. Co Luna lubi jeść? Słuchajcie, nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi. Luna lubi jeść wszystko, ale tak najbardziej to chyba lubi jeść lody, które jej sama przygotowuje. Przepis jest bardzo prosty. Bierzecie sobie jogurt naturalny, mały, duży, nie wiadomo. Przepraszam, nie wiadomo, tylko zależy od was. No i dosypujecie tam smaczki, mieszacie to, można dodać jakieś owoce w zależności od tego, co pies lubi. No i potem wsadzacie to do zamrażarki na około 2 godziny, aż to się tak zamrozi. Mega przepis. Ok, pytanie drugie. Jak spędzacie wolny czas? Czyli ja i Luna. Różnie. Ale często jak ja mam wolny czas i Luna nie jest na spacerze czy tam gdzieś, to ja siadam w jej legowisku, głaszczę ją, rozmawiam z nią, czasami coś tam śpiewam. Czasami lubię też z nią po prostu wyjść do ogródka, posiedzieć, czasami ponagrywać. Pytanie trzecie. Co Luna lubi jeść? O, przepraszam, tutaj ktoś napisał je dwa razy. Ja nieuważnie przeczytałam to kolejne pytanie. Czy Luna boi się weterynarza? Pytanie moim zdaniem to jest kluczowe. Tak, Luna bardzo boi się weterynarza. Trzęsie się, wyrywa strzelek, czasami z obroży, zależy co ma, jak jest tylko przed budynkiem. To pewnie dlatego, że po prostu miała zabieg w tamtym roku i kojarzy jej się to niefajnie. Ale nasza weterynarka, bardzo miła pani, mówi, że Luna z każdą wizytą jest grzeczniejsza, bardziej się oswaja, także dobra. Co sprawia jej przyjemność? O matko, jedzenie oczywiście. Tak oprócz jedzenia, to nie wiem, jak to się mizia, głaszcze, mega. Lubię też wychodzić na spacer. Czy kiedyś w domu coś zepsuła? Tak, słuchajcie, aniołek, mega. Raz w domu coś zepsuła. Bardzo została... została w domu na bardzo długo, jakieś 7-8 godzin i bardzo musiała wtedy do toalety. Bo to był dzień, w którym ja miałam bardzo długo lekcję, moja mama mnie późno odbierała, moja siostra też była tam w zerówce, czy tam w przedszkolu, tato w pracy. No i Luna zepsuła drzwi, bo bardzo musiała do toalety, bo miała problem wtedy z żołądkiem i wydrapała drzwi, bo mam takie drewniane drzwi, one mają na sobie taką gąbkę, tak jakby. No i wtedy je wydrapała. Do dziś to nie zostało naprawione, ale nie jest tak źle. I wtedy jeszcze postrącała wszystkie kwiaty z okien, no bo próbowała wyjść przez okno. Dobrze, że jej się to nie udało. Dobra, kolejny komentarz. Ktoś napisał tak. Piękny psiak. Ciekawe, czy lubi pluskać się w wodzie w te upalne dni. Aktualnie jesteśmy nad morzem. Nie lubi się pluskać w wodzie, ona się w ogóle boi tej wody. No czasami ją tam smaczkiem zachęcimy, żeby łapki zamoczyła, ale nie. W ogóle najgorsze jest to, jak po prostu człowiek bierze psa. Ja widziałam taką sytuację. Pan wziął psa i po prostu go wrzucił do wody. Pies nie lubi. Jak nie lubi, nie trzeba go moczyć. Po prostu tak go szarpali. Nieodpowiedzialne to było. Poza tym pies też może dostać szoku termicznego z takiego upału. Było 32 stopnie. No i psa wrzucił pan do wody. No, to nie jest odpowiedzialne. No i słuchajcie, mam jeszcze ostatni komentarz od mojej koleżanki. Zaraz odpowiem na to pytanie. Ta moja koleżanka w sumie tego nie napisała w komentarzu, to nie komentarz, tylko wiadomość. Napisała mi to
na wiadomości prywatnej, także zaraz zobaczycie ten komentarz, przepraszam, tą wiadomość. No i odpowiem na to pytanie. Już mi się język plącze, bo cały dzień byliśmy na plaży, w lesie, w mieście, także. Czy Luna na początku oswajała się szybko, czy raczej bała się oswoić? Luna to bardzo otwarty pies. No i łatwo było z tym oswojeniem, bo to też nie był chrzczeniak, tak? Ona była przyzwyczajona do ludzi. Na początek trochę się bała, jak ją pierwszy raz głaskałam, ale potem, jak 3 dni później przyjechaliśmy po nią do weterynarza, to już tak merdała ogonkiem, tak było fajnie. Także no, szybko się oswoiła naprawdę i wydaje mi się, że to bardzo dobrze, że tak szybko się oswoiła. No i fajnie. To już koniec tego filmu. Mam nadzieję, że trochę się dowiedzieliście o Lunie, o moim życiu z Luną. Miło by było, jakbyście takiej w komentarzach złożyli życzenia, jeżeli w ogóle się włączą, bo teraz jest taki cyrk z tymi komentarzami, ale bardzo by było miło. I na koniec macie kilka zdjęć Luny. Pa! Tort urodzinowy dla Luny, jogurt naturalny, pedigree. Luna zazwyczaj tego nie je, ale dziś można. Smaczki, salami, paróweczki. No i mamy też prezent dla Luny, miska spowalniająca jedzenie, niebieska. Moim zdaniem to jest najlepszy kolor, bo była jeszcze różowa.